obecnych czasach rzeczywiście siła kobiet to jest to, ta wartość taka duża, rzeczywiście w kobietach nadzieja? No wiesz, matriarchat to jest bardzo stara i złożona tradycja. To, że do niej powracamy jest, wydaje mi się, dobre dla świata. A to, że kobiety trochę inaczej układają świat swoją wrażliwością, to też jest faktem. Natomiast ja jestem raczej, nie lubię skrajności. Wydaje mi się, że najlepiej jest, kiedy wszyscy się dogadują w zgodzie i w harmonii. Z natury jestem urodzoną pacyfistką i w ogóle dla mnie takie rozstrzyganie, czy kobieca siła, oczywiście, że kobieca siła, ale kobieca siła była zawsze. I tylko sposoby, jak mogła się wyrażać. Teraz mamy na szczęście więcej środków i też jest, bardziej zwraca się uwagę na to, jak postrzegają świat kobiety. Ja bardzo osobiście lubię kobiece kino i kobiecą wrażliwość i o tym, jak my opowiadamy o różnych sprawach. Więc jak najbardziej kobieca siła, ale nie zapominajmy też, że to jest jednak yin i yang. A popierasz właśnie te obecne manifestacje kobiet? Oczywiście, że popieram. Czyli stoisz za nimi górą. Tak, jestem oczywiście za tym i całym sercem i dopóki moje serce jest to czuję, to ja tam jestem.